Proszę Państwa, przechodzimy zatem do ostatniego punktu, oświadczenia, komunikaty. Bardzo proszę, Pani Radna Maliszewska. Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Kilka informacji, które chciałam z ogromną radością Państwu przekazać. Pewnie większość o tym wie, ale o dobrych rzeczach warto mówić tak samo jak o tych trudnych czy złych. Otóż prezydent miasta Krakowa, profesor Jacek Majchrowski, został kawalerem Legii Honorowej najwyższego francuskiego odznaczenia ustanowionego przez Napoleona w 1802 roku. Wręczył mu je ambasador Francji w Polsce. Przypomniał również, że Uniwersytet imienia Montesquieu w Bordeaux przyznał profesorowi Jackowi Majchrowskiemu jakiś czas temu doktorat honoris causa. Druga informacja dla mnie, ale myślę i dla Państwa ważna i miła. Nasz ukochany Kraków uzyskał tytuł Miasta Literatury UNESCO. Kraków jest pierwszym miastem Europy Środkowo-Wschodniej i drugim po Reykjaviku nieanglojęzycznym, które uzyskało ten tytuł. Wyróżnienie to nie ma tylko wymiaru prestiżowego, ale także wymiar praktyczny. Daje możliwość współpracy z siecią miast i sięgania po środki z funduszy międzynarodowych, między innymi z Unii Europejskiej. Wszyscy Krakusi jesteśmy dumni z tego tytułu, bo to jest dla nas prestiż i wyróżnienie. Trzecia informacja, też dla nas ważna, nasza radna. Pani Anna Prokop-Staszecka została uhonorowana przez Uniwersytet Rolniczy wyróżnieniem medalem za szczególnie owocną współpracę z Uniwersytetem Rolniczym. Serdecznie Pani Prokop-Staszeckiej gratulujemy. I ostatnia informacja. Zwykle towarzyszy nam tu praca. Często niektórzy z nich nawet dotrwają do końca obrad. Chciałam powiedzieć, że prasa swoją rolę ma. Co dziennikarz pisze, to jest kwestia jego warsztatu i sumienia, warsztatu dziennikarskiego i sumienia, ale gratuluję Gazecie Krakowskiej pierwszego miejsca w poczytności dzienników w Małopolsce. Po raz pierwszy wybili się na pierwsze miejsce. Gazecie Krakowskiej gratuluję. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych? Bardzo proszę, Pan Radny Sonik, potem Pan Radny Kozior. I przepraszam, Pani Radna Prokop-Staszewska tak się ustawiła na boku, niestety nie zauważyłem w pierwszej kolejności. Proszę bardzo, zapraszam. Proszę Państwa, chciałem ogłosić chwalebną wieść, że w poniedziałek minęło 120 lat od otwarcia Teatru im. Jerzego Słowackiego. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę, Pan Radny Kozior. Zapraszam. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, proszę uwzględnić moją pomyłkę w druku 1466 w pierwszym głosowaniu. Sprzęt mi trochę zawęszynował. Nie powinienem się wstrzymać, nie być przeciw. Dziękuję. Bardzo proszę, Pani Radna Prokop-Staszecka. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Bardzo dziękuję Pani Radnej Teodozji, Pani Doktor Teodozji Maliszewskiej. Ja chcę powiedzieć tylko jedno, proszę Państwa, że wszystkim Wam bardzo jestem wdzięczna za Wasze poparcie, bo z wyjątkiem jednego Pana, najważniejszego Pana naszego przewodniczącego, to chyba wszyscy popieracie moją walkę o szpital publiczny, jakim jest szpital Jana Pawła II. I zapraszam na drugą konferencję poświęconą powietrzu. Tym razem na to, na co mamy wpływ, czyli powietrze w naszym domu. Jest w piątek. Bardzo wszystkich zapraszam i dziękuję, jak mówię, za poparcie i za to, że byliście na otwarciu tej części, przynajmniej połowa z Was. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Radnej Prokop-Staszeckiej. Bardzo proszę, kto jeszcze z Państwa radnych? Pan Radny Ptaszkiewicz, potem Pan Radny Rachwał. Nie.
ja nie będę długo, także proszę się nie nerwować, ale skoro mówimy o medalach, to tutaj dwie nasze szanowne koleżanki otrzymały Złote Krzyże Zasługi, w związku z tym też należą im się gorące brawa, czyli pani Małgorzacie Jantos i pani Marcie Patenie. Pan radny Rakwał, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, ja mam apel do pana Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, żeby zrobił stosowną informację o tych wszystkich wydarzeniach, bo niestety chcę z przykrością powiedzieć, panie Lodziu, że dużo rzeczy pomijamy. Niektórzy kończyli swoje lata, niektórzy mieli urodziny, imieniny. Wie pani, niektórzy przeszli na emeryturę, więc jak będziemy tak sobie wyliczać, krótko mówiąc, proszę pana Przewodniczącego, żeby wszystkie takie zdarzenia po prostu ujął w jedną formułę i w internecie to przedkładał. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu Rachwałowi. Pan radny Ścigalski, tak? Bardzo proszę. Bardzo proszę pani radna Maliszewska, pani doktor, aby nie przerywać prowadzenia obrad. Dziękuję bardzo. Ja pierwszy raz tutaj zabieram głos w oświadczeniach i komunikatach. A jak już mówimy o rankingach Krakowa, to państwo zapewne o tym wiecie. Kraków osiągnął zaszczytne trzecie miejsce, jeśli chodzi o najgorszy stan powietrza w Europie. Z 300 miast. Wyprzedziły nas dwa miasta bułgarskie. Mamy koszulkę lidera, można powiedzieć, także jest dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu. Proszę pan radny Gilarski, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, wiele ważnych rzeczy tutaj się wydarzyło w Krakowie, o czym Państwo informujecie, natomiast ja tutaj czytam lekturę Kraków.pl i tu też można jeszcze doczytać, że jest wiele ważnych wydarzeń się odbyło, o których Państwo niestety nie wspomnieliście, na przykład odbył się wernisaż wystawy 8 października, czytam w kalendarium prezydenta miasta Krakowa, albo Siła Społeczeństwa Obywatelskiego Losu Żydów w Bułgarii przy ulicy Majselsa i wiele innych ważnych informacji, które można tutaj przeczytać w tym Kraków.pl. Pozostałe nie będę Państwu czytał, bo myślę, że sięgniecie do tej lektury i już osobiście przeczytacie. Dziękuję. Bardzo proszę Państwa o powagę obrad. Czy jeszcze ktoś z Państwa ma ochotę wygłosić oświadczenie? Dziękuję. Nie widzę. Czy mamy jakieś komunikaty? Nie ma.